Pracodawcy bardzo często skarżą się na to, że brakuje im fachowej siły roboczej, brakuje im specjalistów, brakuje im nawet na tych niższych stanowiskach, brakuje im ludzi wykształconych w konkretnym zawodzie. Natomiast statystyki publiczne pokazują jasno i wyraźnie, że wraz ze wzrostem wykształcenia rośnie szansa na znalezienie zatrudnienia. Już przy wykształceniu zawodowym, tym podstawowym zawodowym, czyli mówimy o szkołach zawodowych, nie o technikach, ryzyko bezrobocia jest dwukrotnie mniejsze niż w przypadku ukończenia szkoły na poziomie gimnazjalnym. W ramach funduszy europejskich, przede wszystkim w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którym też operujemy w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na kolejne 7 lat, 2014-2020, zaplanowaliśmy wiele takich szans i wiele takich zadań, które można realizować w obszarze szkolnictwa zawodowego. Dotyczy to przeróżnych grup, które wchodzą w skład tego całego systemu, albo przynajmniej powinny wchodzić w skład systemu edukacji zawodowej. Przede wszystkim są to uczniowie i dla nich mają być przygotowywane programy nauczania, które będą dotyczyły nowszych technologii, które będą zbieżne z potrzebami pracodawców. To są też możliwości odbywania staży i praktyk u pracodawców. To jest doradztwo zawodowe, które notabene powinno być prowadzone już od etapu gimnazjum, żeby uczeń wiedział, jakie ma predyspozycje, jakie możliwości i w jakim kierunku może wybrać szkołę, tak żeby ten wybór był rzeczywiście poparty konkretnymi i szansami, i predyspozycjami, a nie takimi czynnikami jak na przykład bliskość danej szkoły, czy sympatia koleżanki, kolegi, którzy akurat idą do podobnej placówki. Wsparcie będzie kierowane też do kadry tych szkół. To są wszelkiego rodzaju kursy dokształcające, kwalifikacyjne, to są studia podyplomowe. Zmieniają się nam technologie, zmieniają nam się potrzeby rynku pracy i ci nauczyciele też nie powinni stać w miejscu, tylko rozwijać swoje umiejętności, swoje kwalifikacje, żeby to, co oni przekazują uczniom, korelowało z tymi potrzebami rynku pracy, żeby mogli przekazywać jak najbardziej aktualną wiedzę, jak najbardziej pożądane kwalifikacje i umiejętności, bo oni są takim jakby kluczowym elementem tego całego systemu i bez nich ta reforma, nawet jeżeli wyposażymy szkoły czy placówki kształcenia zawodowego w najlepszy sprzęt i w najnowsze urządzenia i technologie, to bez dobrego nauczyciela, bez wykształconego właśnie w kierunku tej potrzeby, tego programu nauczania, niewiele zdołamy zrobić z tym uczniem. To wsparcie też ma być skorelowane właśnie z potrzebami pracodawców, więc pracodawcy powinni być włączeni w ten system i takie również działania zaplanowaliśmy. To jest na przykład tworzenie klas patronackich, to jest współpraca przy tworzeniu programów nauczania, przy systemie egzaminowania. Ci pracodawcy stanowią bardzo ważny element tego całego systemu. I to są ostatecznie również szkoły wyższe, bo to jest też bardzo ważny element całej tej układanki. Szkoły wyższe bardzo często mają problem z absolwentami szkół zawodowych niższego szczebla, więc one też mają być włączone w kontekście programów nauczania, w kontekście tworzenia takiej bazy i współpracy, żeby ten system kształcenia był płynny i był spójny. To jest dwojaki proces. Z jednej strony w ramach kształcenia zawodowego przewidujemy również ten element kształcenia ustawicznego, czyli kształcenia osób dorosłych, które wcześniej już zakończyły swoją edukację, a teraz chciałyby te kwalifikacje podnosić, rozwijać, zmieniać być może zgodnie z potrzebami rynku pracy, zgodnie z oczekiwaniami pracodawców. I one też są objęte wsparciem właśnie w zakresie programów nauczania w szkołach zawodowych różnego typu. To jest też wsparcie związane z dwoma rodzajami kompetencji, czyli językami obcymi i wykształceniem informatycznym, to są tak zwane TIKI, czyli technologie informacyjno-komunikacyjne. Jest cały szereg umiejętności, kwalifikacji, które te osoby powinny nabyć i dzięki nim lepiej poruszać się, sprawniej poruszać się po rynku pracy.
Atrakcyjność szkół zawodowych zależna jest od wielu czynników. To jest kwestia doradztwa zawodowego i pokazania zarówno dzieciom, jak i rodzicom, ich opiekunom, że szkolnictwo zawodowe to jest rzeczywiście dobry kierunek rozwoju. Szkolnictwo zawodowe może być atrakcyjne również poprzez wykazanie tej korelacji pomiędzy właśnie oferowanym programem a potrzebami pracodawców. Czyli jeżeli widzimy, że szkoła współpracuje z jakimiś pracodawcami, czy z daną branżą, czy szeroko rozumianymi branżami w różnych aspektach, to wtedy okazuje się, że ta szkoła jest bardziej atrakcyjna, bo faktycznie ona już daje nam znak, że ona jest odpowiedzią na to, czego szukają pracodawcy, że ona myśli w tym kierunku, żeby nie tylko wykształcić i wypuścić absolwentów ze swoich murów, ale przede wszystkim, żeby ci absolwenci znaleźli pracę i to jest jej główna troska. Więc to też pokazuje pewną atrakcyjność tego szkolnictwa zawodowego. W przypadku studiów wyższych my takiej pewności nie mamy. Absolwent musi poradzić sobie sam na rynku pracy bardzo często. Oczywiście są biura karier, niemniej jednak nie ma tego bezpośredniego powiązania z pracodawcami. Tutaj taką szansę mamy. I atrakcyjność szkół zawodowych jest też związana z tym, że po takiej szkole bardzo często mamy konkretne umiejętności, kwalifikacje potwierdzone oficjalnymi dokumentami, certyfikatami, egzaminami, które są wymagane w systemie kształcenia zawodowego. I to jest też ogromna szansa dla tych uczniów, bo oni mają konkretny fach w ręku, oni mają konkretny papier, który potwierdza, ponieważ musieli zdać jakiś egzamin, więc potwierdzają swoje umiejętności, kwalifikacje i pracodawcy przyjmując ich do pracy, czy rekrutując ich do pracy, mają pewność, że mają do czynienia z fachowcem, a nie z osobą, która deklaruje różne rzeczy w swoim CV, a niekoniecznie te umiejętności posiada, albo nie posiada ich w takim stopniu, w jakim pracodawca by tego oczekiwał.